świetnie tutaj spędzam czas. Bardzo intensywnie, co lubię, jest dużo adrenaliny, co też lubię i to przede wszystkim pozwala mi jakby się odciąć, zapomnieć o codzienności, o robocie, o różnego rodzaju problemach. To jest dla mnie osobiście super sprawa. Z Ewą jeździmy, że jesteśmy z Ewą sam na sam, nie ma rodzeństwa, nie ma innych rozpraszaczy, tylko mamy zadanie i mamy je w dwójkę wykonać. I obserwuję później w domu, a to pokrywa się żonie najwięcej zwierzę, opowiada, że bo my z tatą to, my z tatą tamto, widać, że to jest dla niej bardzo ważne. My robimy to w dwójkę, ona to robi ze mną, nigdy jej nie podpowiada, bo ma starszą siostrę, więc to wiadomo, zawsze starsza siostra z dwie lepiej, pani tak się wydaje. Jej. A tutaj Ewa musi sobie sama poradzić z tymi rzeczami. Wjeżdżam tu, żeby spędzić czas z tatą i podoba mi się tu, że jeździmy na linach i jest trochę adrenaliny, bo normalnie to bym była chyba przerażona wjeżdżać z takiej góry. Trochę z tatą jednak się trochę lepiej rozumiemy chyba, bo sporo tutaj razem robimy. Będziemy podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół będzie się podkradał i oni nie muszą używać czołówek, a drugi zespół będzie zespołem, który będzie łapał. Przed sekundą zjeżdżaliśmy 30-metrowej skały, Ewa weszła na górę i powiedziała absolutnie, nie zjadę. Po czym zjechała i już jest cała dumna z siebie, że dała radę. To samo już wspina się pod jakąś ściankę, za pierwszym razem mówi, nie, tata, ja zjeżdżam, nie dam rady. Po chwili się okazuje, że weszła i daje jej to, widzę, niesamowitą radość i power. Szeroko nogi, proste nogi.